kurde, właśnie przed chwilą wyłączyli mi światełka. Miałem nadzieję, że będzie taki ładny przebłysk co chwilę. No trudno. Jest godzina 6:16, czyli Elo Velo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to najlepszą kamerę sportową na rok 2024, czyli DJI Osmo Action 5. Chcę Wam tą kamerę zaprezentować z perspektywy osoby nieco trenującej, trochę jeżdżącej na rowerze, coś tam biegam czasami i chcę Wam pokazać, jak ona się prezentuje, jak ona się sprawdza, ale zanim to zrobię, to chciałbym przedstawić jakąś taką moją krótką, delikatną przygodę z kamerą DJI Osmo Action, bo na samym początku kanału korzystałem z GoPro Hero chyba 7, z tego co pamiętam, i powiem Wam szczerze, że byłem bardzo, bardzo niezadowolony, wręcz zniesmaczony z korzystania, czyli notoryczne zawieszanie się, usuwanie plików itd. itp. Byłem bardzo, bardzo niezadowolony z tamtej kamerki, więc postanowiłem, że będę musiał ją zmienić i czekałem na premierę nowego Osmo Action, bo wtedy była jedynka. Powstała dwójka, która według mnie była jakimś takim niewypałem i stwierdziłem, że nie będę ryzykował i pozostanę przy GoPro, aż do momentu, kiedy 2 lata temu pojawiła się Osmo Action 3. I ta kamera od razu, bez zastanowienia, w momencie premiery ją zamówiłem, chyba z tego co pamiętam, z Media Expert, i byłem przez te 2 lata bardzo zadowolony. Miała swoje jakieś tam delikatne wady i może niedociągnięcia, mianowicie na przykład dźwięk. Jestem ciekaw właśnie tutaj dźwięku, bo niby zapowiada się, że będzie lepiej, ale myślę, że też jakoś szału nie będzie. Dlatego asekuracyjnie mam mikrofon. Ale piątka już z tego co widzę, z moich takich pierwszych wrażeń, z opinii innych, jest naprawdę rewelacyjna i bije GoPro na łeb, na szyję. Będę chciał Wam powiedzieć właśnie dlaczego wybrałem Osmo Action 5, a nie GoPro. Nie wiem, czy to widać, tam już delikatny wschodzik słońca się zaczyna, więc mam nadzieję, że zdążę. I teraz nabyłem tą piąteczkę. Zakup jest ze sklepu drony.net. Bardzo polecam ten sklep z tego powodu, że kiedyś mi pomogli przy rozwalonym dronie. Udało się niewielkim kosztem go jakby naprawić, więc ich bardzo pozdrawiam i polecam. To był po prostu mój dobrowolny zakup. Nie to, że ktoś mi go tam polecił, czy powiedział masz i testuj i chwal, tylko po prostu to jest mój dobry wybór. I naprawdę bardzo dobry, a dlaczego to zaraz postaram się pokazać. Dobra, przełączę tryb nocny teraz na tryb normalny, bo tryb nocny się nieco różni, i założę kamerę na klateczkę. I to już jest tryb automatyczny, czyli 4K 60 klatek w trybie Rocksteady z delikatnym rybim okiem. Niestety jedyny minus, jaki taki na razie dla mnie jest, jeżeli chodzi o tryb nocny, to jest, że on jest w trybie 4K 30 klatek. To taki delikatny minus. Teraz właśnie, odkąd będę miał tą kamerę, przełączam się na 60 klatek i będę tylko i wyłącznie w takim trybie nagrywał. Jak pewnie zauważyliście, mam pod sobą rower szosowy, rower mało nadający się na na ścieżki rowerowe, ale jak widzieliście ostatnio na moim kanale, jakoś się udało w miarę przepisowo przejechać rowerem szosowym z Wrocławka do Bydgoszczy, 120 km. O, ale się zapowiada pięknie, co? Kurde, żebym zdążył. Przepraszam. Dzięki. Jeszcze może zanim przejdziemy do dalszych tematów, to odpowiem na pytanie, dlaczego nie wybrałem Osmo Action 4, które według mnie jednych ma jakąś tam niewielką różnicę względem piątki, a jest jednak tańsza. Według mnie ta różnica cenowa, czyli około 400 zł, ja wybrałem Osmo Action 5 Combo Adventure, czyli tą wersję trochę rozszerzoną. Według mnie te 300-400 to nie jest wielka różnica na to, co oferuje nowe DJI, czyli lepszy wyświetlacz, przód, tył,
dłuższa żywotność baterii. Do tej pory na przykład trójka czy czwórka wytrzymywała około 1,5 godziny. Tutaj niektórzy zapewniają i testują, że wytrzymuje spokojnie 2 godzinki. Bateria jest o rozmiarze 1950. Ma wbudowaną pamięć, co jest spoko, bo już nieraz mi się zdarzyło, że zapomniałem na przykład usunąć jakieś filmy, żeby coś nagrać i później musiałem kombinować na szybko. Więc to też jest na pewno fajne rozwiązanie. Oczywiście lepsze połączenie typu tam Bluetooth, Wi-Fi, lepiej działający przycisk, to jest dla mnie spoko, bo przyznam szczerze, że troszeczkę z trójką było to problematyczne, że przycisk nagrywania był taki mocno trzeba było nacisnąć, żeby to zadziałało i nie zawsze się że udawało. Teraz wystarczy tam delikatnie kliknąć i jest ok. No, że jest to nowsze, będzie więcej wsparcia na pewno, jeżeli chodzi o aktualizację. Lepsza jakość właśnie obrazu przy ciemniejszym otoczeniu. Możecie pisać teraz właśnie w komentarzach, jak podoba Wam się ten obraz, jak na kamerę sportową. Bo ja wiem, że na pewno szału to jakiegoś wielkiego nie robi. Zaraz przejdźmy sobie tutaj przez przejazd i zobaczmy, porównajmy, jak to wygląda. Porównując na przykład do Samsunga S23, na którym właśnie nagrywam czasami jakieś recenzje. Zróbmy tak, żeby było adekwatnie, czyli tryb szerokokątny. O, i to wtedy wygląda tak. Czyli myślę, że chyba nie ma aż takiej dużej różnicy, ale mogę się mylić. To, co jest fajne w tej kamerze, to to, że jest always in display, czyli nawet jak się wyłączy podświetlenie, obraz, to i tak cały czas pokazuje nam, ile czasu już nagrywa. I to też jest spoko, czegoś takiego mi brakowało w trójce, bo ja używałem osłony przeciwwiecznej i ona przykrywała taką czerwoną diodkę, która informowała, czy się nagrywa, czy nie. I podczas jazdy w jakimś tam maratonie zdarzało się, że zapomniałem ją wyłączyć albo po prostu przycisk właśnie nie załapał. A tutaj już z tym problemu nie będę. No wystarczy, że spojrzę na klatę i będę widział, że to się nagrywa. Więc naprawdę też mi się ta opcja podoba, więc uważam, że to, co oferuje DJI Osmo 5 w porównaniu do 4 za tą jakby niewielką różnicę jest naprawdę spoko. Dobra, na ten moment się rozłączę, jadę w jakieś fajne miejsce, fajny punkt widokowy i zaraz pogadamy sobie o niej nieco więcej. Dobra, zdążyłem. 6:34 akurat punktualnie na wschód słońca. Zaraz gdzieś sobie tutaj znajdę miejsce, aby stanąć i razem ładnie przeżyjemy tą piękną chwilę, a przy okazji opowiem coś więcej o tej kamerze. Lecz zanim to zrobię, to oczywiście jakaś szybka fota na Instagrama. Oczywiście możecie obserwować. Róbmy z różnych trybów. Podejrzewam, że jeszcze chwila i będzie jeszcze troszeczkę ładniej, ale dobra. Wziąłem jeszcze tą obudowę, która jest dołączona w zestawie i zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzać, bo powiadają, że niby w niej jest lepszy dźwięk, że bardziej wycisza. A na ten moment założyłem takiego kondonika. I też jestem ciekaw, czy to lepiej wytłumia niż to, co założę za moment. Zawsze mam z tym problem, jak to założyć, ale dobra, już jest, okej. Okej, no mamy to. Widać mnie? Jak mnie widać? Jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Tak, jeżeli chodzi o zestaw, no to tak jak powiedziałem, wybrałem combo Adventure, czyli model bardziej rozbudowany. W zestawie są 3 baterie, jest selfie pałka, jest uchwycik taki, gdzie można przymocować na kask, na jakiś tam przylepiec. Ta obudowa, co przed chwilą widzieliście. No i takie pudełeczko do ładowania, gdzie możemy zmieścić 3 baterie i one się ładują jakby naraz. W porównaniu do trójeczki zauważyłem, że uchwyt mocujący jest nieco lepszy. Bo ja od samego początku miałem ten problem, że mocowałem na przykład kamerę na kierownicę i tam było słychać, jak taki luz się pojawia między tą złączką a właśnie kamerą i było słychać takie telepanie. Tutaj już widać, że jest to bardziej stabilne, jest to dopracowane. No kamera w końcu
no jest to kolejna ewolucja. Kurde, to by było fajnie zrobić jakiegoś time-lapse, ale nie mam na tyle czasu. Nie będę Wam podawał specyfikacji dokładnej, co, ile, dlaczego, bo to już mogliście sobie zobaczyć na innych kanałach oraz wyczytać ze specyfikacji na stronach internetowych. Ja Wam będę chciał powiedzieć, jak to będzie w praktyce, jak to się będzie sprawdzać. Kurde, no jeszcze jedno zdjęcie muszę zrobić. To, co jest najważniejsze, że jest odczuwalna różnica w jakości obrazu i to jest naprawdę spoko. To, że 4K obsługuje nawet do 120 klatek, więc będzie można robić fajne slow-mo. Próbowałem zrobić slow-mo na przykład tego roweru i tak jakoś mi to średnio wyszło, więc jeżeli chodzi o takie przebitki, to jakoś średnio to się nadaje. Bardziej to są na ujęcia jakieś takie typowo sportowe, że nagrywacie kogoś, jak właśnie przejeżdża na rowerze i możecie to sobie tam zwolnić. Na pewno w tym momencie się sprawdzi to dużo lepiej. Oczywiście dużo trybów, jeżeli chodzi o stabilizację. Ja zazwyczaj korzystam z zwykłego Rocksteady z tego powodu, żeby oddawać troszeczkę tą naturalność jazdy na rowerze, bo można Rocksteady Plus bądź jeszcze tej Hyper coś tam. Wtedy to będzie lepiej stabilizować, ale mi jest to bardzo niepotrzebne. Fajnie, że to jest i na pewno ktoś, kto się zajmuje profesjonalnie wideo, może to w jakimś stopniu wykorzysta. Dla mnie 4K 60 klatek Rocksteady w trybie troszeczkę rozszerzonym, czyli delikatnego robiego oka, jest spoko. Można włączyć korekcję, żeby to wyglądało mniej więcej jak na telefonach. Jest ok, ale też podczas nagrywania, na przykład podczas aktywności, no to też te delikatne rybie oko jest lepsze. Myślę, że dobrze sobie radzi z takim oświetleniem jak teraz. Wiadomo, zawsze powinno się nagrywać ze słońcem, ale o, na przykład teraz słońce jest za mną, a i tak wydaje mi się, że wygląda to dobrze. No robi wrażenie, robi bardzo pozytywne wrażenie. Może zaraz, dobra, trochę tutaj jeżdżą auta, więc okej, pojadę troszeczkę w bardziej zaciszne miejsce, gdzie już będzie trochę lepsze oświetlenie, bo słońce będzie już nieco wyżej, chyba że schowa się zaraz za chmurami i wcale nie będzie tak pięknie, ale to już nieważne. No i tak kamera jest na tyle spoko, że myślę, że sobie poradzi. O Jezus, ale ładnie. Dobrze, dzisiaj jest w miarę ciepło, bo jest chyba jakieś 14-15 stopni, to nawet stojąc mógłbym tu stać i stać, bo jest naprawdę przepięknie. A Wam jak się podoba? Okej, jeszcze podczas jazdy będę chciał Wam teraz pokazać, jak wygląda redukcja szumu. I według mnie szału nie robi. Teraz jest wyłączony jakikolwiek tryb, czyli nie ma żadnej redukcji. Jest to w obudowie. Są dwa mikrofony stereo z przodu i jeden jest od dołu. I z tym to tak różnie bywa, więc teraz przełączę się na tryb redukcji standardowy. I według mnie to jest taki tryb najbardziej bezpieczny, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku tutaj z wbudowanych mikrofonów, bo oczywiście można podłączyć mikrofony zewnętrzne i to fajnie będzie na pewno działać, bo działa to bezpośrednio po Bluetooth z DJI Mic i można podłączyć nawet dwa mikrofony w trybie Bluetooth, nie trzeba dodatkowych adapterów i jest to mega rozwiązanie według mnie, ale tak jak ja korzystam bardziej sportowo, no to raczej nie będę ze sobą woził dodatkowo mikrofonów, aczkolwiek można, na pewno w jakimś stopniu można z tego skorzystać. I teraz ostatni tryb. No i to już jest tryb wysokiej redukcji szumu, gdzie są tu jakieś opcje pewnie inteligentne, które wspomagają to. I ja już z tego miałem okazję skorzystać na ostatnim filmie i wyszło tak średnio, nie wiem jak teraz. Ale to nie działa tak jak należy, bo faktycznie redukuje szum, ale też bardzo zniekształcając głos i to takie jest echo, taki pogłos, że no na pewno się raczej to nie spodoba, więc ten tryb jest taki średni. Ale możecie pisać w komentarzu, jak to się Wam podoba. Mówię, warto korzystać z jakichś osłon pewnie przeciwwiecznych, pewnie i tak, ale zobaczymy, może się uda jakoś, może jakaś aktualizacja wpadnie, gdzie DJI jeszcze poprawi tą redukcję. Jeżeli chodzi o właśnie nagrywanie, bardzo dużą różnicę dźwięku słychać w momencie, kiedy obrócimy kamerę i nagrywamy tak jak teraz ujęcie. Wtedy już ten dźwięk jest taki bardziej jeszcze stłumiony,
Nie wiem jak teraz z jakością, bo akurat chyba wieje prosto w mikrofony, więc może to nie być najprzyjemniejsze. Ostatni przebłysk słońca. Ja teraz będę chciał Wam pokazać, jak to wygląda na kamerze DJI i jak to wygląda na Samsungu. I zaraz sobie przejdziemy do opcji w kamerce sportowej. Tylko jeszcze pokażę, jak to wygląda przy takim oświetleniu. Piszcie teraz w komentarzach, która kamera bardziej Wam się podoba. Sam się mocno zastanawiam, czy ta kamera nie będzie mi służyła już normalnie jako do vlogowania, bo myślę, że jakościowo dużo nie odstaje od Samsunga S23. Na przyszłość będę myślał o jakichś zmianach, jeżeli chodzi o smartfon, ale zobaczymy, czy to będzie 16 Pro, czy może jakiś nowy Samsung S25, ale poczekamy do stycznia, do premiery Samsunga. Teraz tak, przejdźmy do podstaw. Jeżeli chodzi o włączanie, to działa to tak, że możemy albo uruchomić przyciskiem od góry, który służy do nagrywania, i wtedy się włączy automatycznie tryb taki, jaki ustawicie. Ewentualnie od lewej strony jest opcja, żeby po prostu to uruchomić i on też służy zmianie jakichś tam funkcji. To, co mnie zaskoczyło, to to, że działa to bardzo szybko, bo ledwo co nacisnę, a on już zaczyna nagrywać, więc to jest na pewno spoko opcja. W drugą stronę, że chcemy sobie wyłączyć nagrywanie, to naciskamy pyk i wtedy mamy jeszcze 3 sekundy, aby podjąć jakąś decyzję, czy możemy zacząć jeszcze nagrywać, czy po prostu kamera ma się wyłączyć. To jest dobre podczas właśnie takiej jazdy na rowerze, bo w każdej chwili możemy sobie po prostu to odpalić i zaczynamy nagrywać. Jakieś ładne ujęcia, nie wiem, zakręty, niezakręty, górki, las, woda, jezioro itd. itp. Więc ona nie musi służyć cały czas, żeby to się wszystko nagrywało. Mnie to niestety właśnie nauczyło GoPro, że ona nie działała tak, że włączę kamerę i ona będzie sobie nagrywać, nie wiem, 10, 20, 30 minut, tylko się wyłączała, kiedy chciała. Więc nauczyłem się właśnie włączać i wyłączać kamerę wtedy, kiedy jest potrzeba. I tak jak powiedziałem, mamy jeszcze 3 sekundy, żeby podjąć jakąś reakcję. I na przykład sobie rezygnuję i chcę sobie przejść do ustawień. Tak jak powiedziałem, bocznym przyciskiem, tą naklepkę muszę zdjąć, możemy sobie przełączać trybiki. O, i przy okazji nam mówi, co to teraz mamy za tryby. Nie wiem jak zdjęcia. Robić zdjęcie? Robimy zdjęcie, no. Dobra. Raczej nikt w dzisiejszych czasach nie kupuje tej kamery po to, aby robić zdjęcia. Jeżeli chodzi o menu, to tak. Możemy sobie tutaj na dole zmienić tryb, czy to ma być właśnie 4K, czy to ma być 16:9, 4:3, w 2K, czy w Full HD, już tam niższych trybów to raczej za bardzo nie ma. 4K obsługuje nam nawet do 120 klatek, myślę, że to raczej nie ma sensu do zwykłego nagrywania, tylko jeżeli ktoś faktycznie chce zrobić jakieś slow-mo. W prawym górnym rogu możemy zmienić właśnie tryb stabilizacji, ja zazwyczaj korzystam z zwykłego Rocksteady. Można zmienić tryby właśnie na bardzo szeroki bądź korekcję, gdzie wtedy mamy tak ładnie to pokazane równo bez rybiego oka. Ja używam delikatnie szerokiego. Mamy Rocksteady Plus, gdzie już wtedy ta stabilizacja jest na wyższym poziomie. Działa to fajnie. No i Horizontal Balancing, czyli po prostu możemy teraz sobie ruszać po 45 stopni, a ten obraz stoi w miejscu, więc spoko. Widziałem, że ktoś miał pretensje, że to nie działa na 360 stopni. No okej, tylko po co to ma działać na 360 stopni? Tym bardziej, że mówił o tym gość, który chodził po lesie, więc nie wiem, czy robi jakieś salta, nie salta, backflipy, żeby wykorzystywać tą opcję, która no według mnie fajnie może jakby była, ale nie ma jej, spoko, nie wiem w ogóle w jakim, przy czym to się tak wykorzystuje, że możesz sobie zrobić ręką 180 albo 360, a obraz się będzie stał, więc to nie wiem, piszcie w komentarzach, przy czym wy byście wykorzystali taką opcję.
po lewej stronie jest okienko odtwarzania i tutaj możecie sobie wejść i przeglądać to, co tam nagrywaliście. No, poczekajcie, tak, o, na przykład pyk, nawet jest dźwięk. No, dźwięk. Głośnik jest od góry, teraz akurat jest przysłonięty, więc na pewno dźwięk będzie trochę stłumiony. Dobra, ale przejdźmy sobie z powrotem do tego. Tam możemy oczywiście usuwać, przeglądać, więc spoko. Bardzo szybko możemy zmieniać sobie tryby. Na przykład czy na ten tryb nocny, tryb śledzenie obiektu. Wiecie, o co chodzi? Czy pokazać wam? Dobra, to jest tryb taki, że ja będę chodził sobie tam lewo, prawo i to będzie sobie tam mnie śledzić, mimo że nie ma gimbala. To wykorzystuję format 2.7. A mnie przestraszył. Czyli tak naprawdę to nagrywa w 4K, tylko że po prostu wykorzystuje ten mniejszy obszar, żeby właśnie móc sobie to jakby tam stabilizować czy obkręcać, więc tak to działa. Fajna opcja do vlogowania, ale szkoda, że właśnie nie ma 4K, to chyba tutaj jest jedyny minus. Jakiś super slow-mo, który wykorzystuje więcej niż 120 klatek, no i timelapse, którego ja raczej za bardzo nie korzystam, ale myślę, że pewnie nie jednej osobie się to przyda. Wróćmy sobie do na przykład wideo, które jest tutaj najważniejszą opcją. Po prawej stronie mamy taki menu, gdzie mamy opcję Pro bądź nie Pro. W Pro mamy okrojoną ilość opcji, więc warto sobie to rozszerzyć. Wtedy możecie wybierać tryb stabilizacji, czy to ma być sportowy, czy zwykły, standardowy, jakieś tam kolorki. Tutaj jest na przykład D-Log M, czyli dla tych, co są bardziej profesjonalni, na pewno w jakimś stopniu to wykorzystają. Wtedy, o, można włączyć, żeby ten obraz był bardziej żywy. Zazwyczaj D-Log M, z tego co widziałem, się charakteryzuje właśnie, że jest taki smętny, a tutaj możemy włączyć, że będzie taki żywszy. HLG, czyli taki tryb a la HDR. Ja korzystam teraz z normalnego 10 bitów i na razie to mi wystarczy. Możecie pisać w komentarzach, czy faktycznie warto wykorzystywać jakieś tam te inne opcje. Tu są balansy biele itp. Regulacja obrazu, a co to jest? Niestandardowa, dobra. No i opcje dźwięku właśnie. Tutaj możecie wybierać kanał stereo bądź mono i jaka ma być redukcja szumu. Ja będę dawał chyba tutaj na standardową, bo ten wysoki nie chciałbym, żeby mi tam właśnie ten dźwięk się za bardzo zniekształcał. Czy jeszcze jakieś opcje? No oczywiście, że jakieś opcje, bo od góry jak sobie weźmiemy, no to mamy tutaj wszystkie jakieś tam profile. Możemy sobie ustawiać profil, jeżeli chodzi właśnie tutaj QS, to jest ten przycisk szybkiego jakby tam reagowania. Jasność, no i tutaj najważniejsze chyba opcje, czyli ogólne takie, czyli snapshot, to ustawiamy to, za co ma być odpowiedzialny ten górny przycisk. Podgląd przedniego ekranu, mikrofon bezprzewodowy, sterowanie za pomocą głosu, jest tylko, niestety tylko w języku angielskim, ale ja nigdy na przykład z tego nie skorzystałem. Głębokość i wysokość, czyli dla nurkowania i dla himalajstów są jakieś tutaj bardziej rozbudowane opcje. Siatki, nie siatki. Opcja na przykład wyłączenia ekranu, ja mam wyłączony właśnie po 15 sekundach w momencie, kiedy zaczyna się już nagrywać, po to, żeby ta energia się jakby w jakimś tam stopniu zaoszczędziła i bateria wystarczyła mi na dłużej. Kopia z dźwięku zbudowanego mikrofonu, dźwięki średnie, w tym momencie mogą być dźwięki głośne, bądź można kompletnie to wyłączyć. Automatyczne wyłączenie zasilania, kalibracja horyzontalna. I jeszcze kilka jakichś tam fajnych opcji. Dobra, pokorzystajmy jeszcze trochę z tej kamerki. W końcu po coś ona jest. Ja ją wybrałem i wiem, że jeżeli nie będzie się w jakimś tam stopniu wieszać, jeżeli aktualizacje jakieś nowe, które będą wchodzić do urządzenia, nie będą pogarszać, nie wiem, jakości obrazu, a ewentualnie będą tylko i polepszać i dane opcje, to będzie naprawdę spoko. Uważam, że jest to najlepsza kamera na rok 2024. Bije GoPro na łeb, na szyję. Z tego powodu, że po pierwsze lepsze działanie baterii, mniej wieszania się, lepsza stabilizacja. Z tego już to DJI było znane. Te szybko złączki też naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Takie proste, a jednak genialne.
Obawiałem się, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i obrazu. I tutaj na jednym kanale, teraz nie pamiętam na jakim, ale może uda mi się odnaleźć, było fajne porównanie właśnie DJI do GoPro. I w pewnym momencie gość bierze i pokazuje kamera A, kamera B, pokazuje obraz, pokazuje dźwięk i mówi, żebyście sami sobie wzięli i wywnioskowali, która kamera się wam bardziej podoba. I od samego początku u mnie to była chyba kamera A. Mówię, kurde, no na bank to jest GoPro, no to jest niemożliwe, żeby to było DJI. Mówię, obraz fenomenalny, dźwięk jeszcze lepszy. Mówię, no zawsze GoPro było znane z tego, że jednak troszeczkę było nad DJI, ale na szczęście się pomyliłem, bo GoPro wypadło dużo gorzej. To ta lepsza kamera, co właśnie mi się bardziej podobała, to było na szczęście DJI. Więc jestem w 100% zadowolony, że teraz będę miał jakby taką kompletną kamerę, która jest naprawdę super i będzie mi pomagać w rejestrowaniu moich jakichś tam rowerowych przygód, które są w mniej bądź w większym stopniu ciekawe. Lubię jeździć długie dystanse i na przykład na dystansie 250 km z reguły brałem dwie baterie i do tej pory mi to w miarę wystarczało, w zależności właśnie jak często zapominałem wyłączać kamerę. Teraz myślę, że nie będzie z tym problemu. Tym bardziej, że dwie baterie wystarczą mi nie na 3 godziny, a na 4 godziny na nagrywania. Prawdopodobnie w przyszłym roku będę chciał pojeździć jeszcze dłuższe dystanse, więc nawet wszystkie 3 baterie myślę, że będę wykorzystywał w 100%, ale to zobaczymy. Piszcie w komentarzach, jak wam się ta kamera podoba. Czy zrobiła na was ogromne wrażenie, bo na mnie tak. Jestem bardzo zadowolony, że ją zakupiłem i myślę, że chyba będę z niej już częściej korzystał niż ze smartfona, bo tak naprawdę smartfon wykorzystywałem najczęściej do nagrywania i kamerkę brałem tylko w momencie, kiedy właśnie chciałem ponagrywać jakieś takie ujęcia bardziej aktywne, ale myślę, że teraz przy takim właśnie spokojnym vlogowaniu też taka tę kamerę będę sobie wykorzystywał, bo jakość obrazu według mnie jest przyzwoita, a rzekłbym nawet, że bardzo dobra. Ale to czas pokaże. Jeszcze raz mówię, piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Myślę, że ci, co chcą przeoszczędzić i teraz kupią w dobrych okazjach czwórkę, też będą zadowoleni. Chociaż sam z czwórki nie korzystałem, ale wiem, że tutaj piątka mi się sprawdzi dużo, dużo lepiej. Dobra, kończę. Co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że następny też będzie ciekawy, bo jadę chyba w góry, więc tam będzie gdzie tą kamerę wykorzystać. Dobra, do następnego. Hej!